Jawie. Przyjaciele, nazywam się Przemek Więzik. Przemek Więzik. Mam wielki przywilej i zaszczyt stać tutaj i do was mówić. Chciałbym wam przedstawić to, jak spotkałem Jezusa w swoim życiu. Ojcze, ja uwielbiam Cię. Dziękuję Ci za to, że jesteś Ty wielki, potężny, Królu Królów. Boże, jesteś moim Ojcem, że Ty dałeś mi siebie poznać. Dziękuję Ci, uwielbiam Cię za to, że mogę prezentować Twoje Królestwo. Słuchajcie, żyjemy w kraju, w którym mówi się o Jezusie. Każdy słyszał o Jezusie. Każdy wielokrotnie powiedział coś do Boga. Ale wiecie co? Prawda jest taka, że większość z nas nie ma pojęcia o Bogu, nie zna Go, a Bóg chce dać się poznać. Ja poznałem Go osobiście, przyjaciele, kiedyś się bałem. Bałem się wszystkiego, nie umiałem się określić, byłem niezdecydowanym człowiekiem. Tutaj padło słowo depresja, ja mogę powiedzieć na temat depresji chyba wszystko. Kiedyś pracowałem z lekami przeciwdepresyjnymi, szkoliłem lekarzy, osobiście edukowałem lekarzy, jak stosować depresję. W końcu, mając dostęp do testów diagnostycznych, sam zdiagnozowałem w sobie depresję z 3 niezależnymi testami i to był poziom hard, najcięższy poziom. Wiecie co? Wiem o tym wszystko. 4 lata później zacząłem się leczyć. Nic to nie dało. Przyszedł Jezus i mnie uzdrowił. Trzymałem leki, uwierzyłem, że Jezus jest lekarzem. Moi drodzy, Jezus jest żywym, realnym Bogiem. Znam Go osobiście. Myślicie, że nie mam nic lepszego do roboty niż stać tutaj? 34-letni chłop stoi, trzyma mikrofon i mówi o Jezusie. Myślicie, że nie mam nic lepszego do roboty? Nie mam. Naprawdę nie mam. Chciałem, żeby każdy znał żywego Boga, bo ja Go znam. Znam Boga Ojca. To jest mój kochany Ojciec. Czuję się dzisiaj bardzo silnym, pewnym siebie, zdecydowanym mężczyzną. I mogę wam powiedzieć, że Jezus jest żywym Bogiem. I każdy, kto przyjdzie do Niego ze szczerym sercem, On zna twoje serce. Każdy, kto do Niego przyjdzie ze szczerym sercem i powie: przyjdź do mnie, ratuj mnie, On cię nie dobije. On cię podniesie, gwarantuje ci to. Wiecie co, większość ludzi stoi załamana przed Bogiem w takiej pozycji, próbując cokolwiek wyżebrać z nieba. Ja dzisiaj klęczę jak książę przed Ojcem, wiecie? Bo to jest Król Królów, a ja jestem Jego synem. Kiedyś przyszedł do Jezusa taki starszy, 70-letni pan, dostojnik żydowski, i powiedział: wiemy, że jesteś od Boga, bo nikt, kto nie byłby od Boga, nie robiłby takich rzeczy, jakie ty robisz. A Jezus mu powiedział: słuchaj, Nikodem, bardzo fajnie, wszystko okej, ale jeżeli nie narodzisz się na nowo, nie ujrzysz Królestwa Niebieskiego. Przyjaciele, jedyna szansa, nie wiem, czy ty poważnie myślisz o niebie, może się modlisz, może chodzisz do kościoła codziennie, może powtarzasz te same rzeczy wielokrotnie, ale nikt, Jezus powiedział, nikt, powtarzam, nikt nie ujrzy Królestwa, jeżeli się nie narodzi. Czy uważasz, że można zlekceważyć takie słowa? Nikt nie ujrzy Królestwa. To powiedział Jezus. Sprawdź sobie Ewangelia Jana, 3 rozdział. Rozmowa Nikodema. Nie wiem, co mówisz do Boga, ale powiem ci, jeżeli się nie narodzisz na nowo, nie ujrzysz Królestwa. Ja narodziłem się na nowo. Ja mam pewność, że gdybym dzisiaj umarł, gdybym teraz dostał kulkę w łeb, to zrobisz mi, przyjacielu, przysługę, bo będę już z tatą. Już jestem z tatą. Bogiem Bogów, Królem Królów. Przyjacielu, mówię ci to, bo cię kocham. To, że tu stoję, to, że tu teraz mówię, poświęcam swój czas, to, że jestem nienormalny. Oczywiście nie jestem nienormalny, jestem ponadnaturalny. Jest to dowód, że ja cię kocham, bo chcę, żebyś też poznał Boga, bo wiem, co to znaczy mieć przerąbane. Chociaż wiecie co, można mówić, że mamy przerąbane, coś nas boli, jest nam ciężko, ale to Jezusowi było ciężko. On miał przerąbane. To jemu brody wyrywali, wbijali mu koronę cierniową, pili go, opluwali, rozdali z niego szaty, po to, żebym ja mógł pójść do nieba. Przyjacielu, musisz się narodzić na nowo, musisz się, nieważne co klepiesz tam w kościele, gdziekolwiek jesteś, musisz spotkać się z żywym Bogiem. Jeżeli nie masz pewności, gdzie byś skończył po śmierci, to ja ci powiem, gdzie skończysz po śmierci, jeżeli nie masz pewności: w piekle. Zrób wszystko, żeby poznać żywego Boga. On widzi twoje serce. Jeżeli tu jest na tym miejscu ktoś,
kogo to rusza, to ja ci powiem, przyjacielu, przed założeniem świata oglądałeś Boga. Ja ci mówię, dzieciaku, wracaj do domu. Come on, wracaj do domu. Przyjście Jezusa jest bliskie, to nie są żarty. Ja nie mam pewności, czy ty będziesz żył 15 minut, pół godziny, 20 lat. Nie wiem, czy cię nie stuknie za chwilę jakiś samochód. Nie mam tego, musisz się pojednać, trzeba sprawę załatwić teraz. Dzisiaj. Oddaj swoje życie Jezusowi. Spotkaj się z Nim. To jest dobry, dobry Bóg. On dał dowód miłości. Dał się zmasakrować po to, żebyś ty mógł żyć. Dzisiaj ja mogę żyć. Żyję, niczego się nie boję, niczego się nie wstydzę. Patrzę w oczy głęboko jak małe dziecko. Dziecko, wiecie, nie odwraca wzroku, jak patrzy w oczy. A ja byłem kłamcą, tchórzem. Mam prawie 2 metry, niby wszystko jest okej. Wiecie co? Ja się bałem. Byłem tchórzem. Zachorowałem na depresję, jak już wspomniałem. Ale Jezus, Jezus jest silniejszy niż śmierć. To jest żywy Bóg, który umiłował tak bardzo ciebie, że dał się zmasakrować, abyś, jeżeli uwierzysz w tę prostą prawdę, że zasługujesz na potępienie. Bo słowo mówi, jeżeli raz pomyślałeś źle o drugim człowieku, jesteś winny złamania wszystkich praw. Bóg jest święty, nie pozwoli z ciebie szydzić. To jest Król Królów, Pan Panów i mam wielki zaszczyt nazywać się Jego dzieckiem. Jestem przyjacielem Boga. Wierz w te słowa, wierz w to, co mówię. Nie jestem kłamcą, mówię prawdę, znam Boga żywego. Uwierz w Jezusa, a będziesz żył. Już tu na ziemi doświadczysz wspaniałych obietnic, które ma dla ciebie. A jeżeli nie uwierzysz, sorry, winę tu, ale skończysz w piekle, gdzie będzie płacz i skrzytanie zębów. To nie są żarty, słuchajcie, to nie są jaja. Jezus może przyjść w każdej chwili. Może za chwilę, nie wiem.